Dobrze, kochani, to rozpoczynamy nasze spotkanie formacyjne. Dzisiaj robimy drugi krok w naszej drodze uczenia się zaufania. Dzisiaj przed nami bardzo ważny temat. Będziemy mówili sobie o grzechu jako o wyrazie nieufności wobec Boga. Całość tej konferencji znajdziecie w naszej książce formacyjnej Ufność w Biblii, Dzienniczku Świętej Faustyny. Także tutaj macie cały tekst. Oprócz tego macie także tutaj troszkę takich materiałów pomocniczych. Są teksty do osobistej lektury, są pytania do refleksji. Jest też propozycja medytacji, także serdecznie Was zachęcamy do skorzystania z całości tego materiału, bo on jest przygotowany specjalnie dla Was, żeby pomóc Wam każdy z tych tematów nie tylko lepiej zrozumieć, ale też po prostu przeżyć. Dzisiaj takim szczególnie wiodącym nas tekstem będzie tekst z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. To jest dobrze znana nam historia Adama i Ewy, ich buntu przeciwko Bogu i pierwszego grzechu. Tak? Dzisiaj myśmy troszkę się przyzwyczaili do grzechu, troszkę żeśmy, że tak powiem, stali się obojętni na niego, ale mam nadzieję, że to, co sobie tutaj powiemy, co sobie spróbujemy razem przemyśleć, to pomoże nam troszkę się obudzić i odkryć, jakim dramatem jest grzech i jakie konsekwencje on ma dla naszego życia, dla naszej codzienności. Księga Rodzaju rozpoczyna się opisem stworzenia świata. Oglądamy Boga pełnego mocy, pełnego potęgi, który powołuje wszystko do istnienia. Powołuje gwiazdy, planety, w tym także naszą Ziemię. I starannie ją przygotowuje, aby mogła stać się takim przyjaznym domem dla szczególnie ukochanego przez Niego stworzenia, jakim miał stać się człowiek. I wszystko, co wychodziło z rąk Boga, co On stwarzał, było dobre, było piękne, było pełne harmonii. Wszystko naszykowane z miłością właśnie na przyjęcie człowieka. I w ostatni dzień, jakby na ukoronowanie całego dzieła stworzenia, Pan Bóg powołuje do życia człowieka. Własnoręcznie go lepi i tchnie w niego swoje życie. Chyba nie można byłoby sobie wyobrazić bardziej bezwartościowego i lichego tworzywa, jakie Pan Bóg mógłby wykorzystać do ulepienia człowieka, jak proch ziemi. Ale to właśnie tak zdecydował Bóg, że z prochu ulepi pierwszego człowieka. Można powiedzieć, jest to jakiś paradoks, ale Pan Bóg lubi paradoksy. I ten paradoks pozwala nam odkrywać, jak bardzo jesteśmy słabi i zależni w naszym istnieniu. Gdyby nie całe to obdarowanie, jakie mamy od Boga, to właśnie jesteśmy tym prochem. Prochem, który nic nie znaczy, który przy, można powiedzieć, najmniejszym podmuchu się rozwiewa i nie ma z niego nic. Bardzo dobrze tę prawdę rozumiała i pięknie przeżywała nasza Faustyna. I ona w jednej ze swoich modlitw, którą zapisała w dzienniczku, jakby dzieli się z nami tym swoim przemyśleniem. Gdybyście chcieli sobie zajrzeć, ta modlitwa jest w 1661 numerze dzienniczka. 1661. Posłuchajcie. O Boże, jakżeś dobry, jak wielkie jest miłosierdzie Twoje. Nawiedzasz mnie tak wielkimi łaskami, mnie, proch najnędzniejszy, jakim jestem. Padając na twarz u stóp Twoich, o Panie, wyznaję w szczerości serca, że niczym sobie nie zasłużyłam, choćby na najmniejszą łaskę Twoją. A że mi się tak hojnie udzielasz, jest to niepojęta dobroć Twoja. Dlatego serce moje, im większych doznaje łask, pogrąża się w głębszej pokorze. Także człowiek w akcie stworzenia został w bardzo wyjątkowy sposób obdarowany. Doskonale znamy tą prawdę, że nosimy w sobie obraz i podobieństwo do Boga. Każdy człowiek jest powołany do budowania bliskiej, serdecznej, czułej więzi z Nim. I aby taka relacja mogła być możliwa, Bóg daje człowiekowi jeszcze jeden szczególny dar. To jest wolność. I spróbujmy sobie chwilę zatrzymać się nad tym darem i odpowiedzieć sobie na pytanie, czym ta wolność jest. Można powiedzieć, że wolność jest to pewna zdolność wybierania, podejmowania decyzji, taką, jaką człowiek uzna za słuszne, jaką rozezna, że jest właściwa.
Można powiedzieć, że Pan Bóg, obdarowując człowieka wolnością, w pewien sposób zaryzykował. Bo człowiek w swojej wolności, mogąc jakby wybierać, może wybrać Pana Boga, ale równocześnie może też dokonać wyboru, że Go odrzuca. Może się zdecydować, że będzie Go kochać, ale może także podjąć decyzję, że będzie Go nienawidzieć. Warto też zauważyć, że każdy wybór niesie ze sobą pewną konsekwencję. Czasami o tej konsekwencji wiemy, czasami jest ona dla nas jakąś tajemnicą. Nie wiemy, co dany wybór pociągnie za sobą. Jest to dla nas jakoś tam zakryte, ale nie ma możliwości dokonania wyboru bez jakby wybrania również tych konsekwencji, jaki dany wybór ze sobą niesie. Nie można zrobić tak, że coś wybieram, ale nie wybieram konsekwencji, które z tego wynikną. Tylko wybierając coś, muszę równocześnie zdecydować się, że tak poniosę te konsekwencje, jaki dany wybór ze sobą niesie. I w związku z tym ta wolność wcale nie jest takim prostym darem. Oczywiście jest piękna, ale też niesie ze sobą pewien trud i pewną odwagę też zdecydowania się na pewne konsekwencje, jaki każdy wybór będzie ze sobą niósł. Z jednej strony daje nam dużo możliwości, daje nam dużo okazji, ale też niesie ze sobą pewne właśnie ryzyko, że możemy się pomylić, że możemy dokonać złych wyborów, że te wybory poniosą, jakby będą miały w konsekwencji różne trudne dalsze konsekwencje, które będzie trzeba nam niestety podjąć, bo decydując się na coś, zdecydowaliśmy się również na te konsekwencje. I tak pierwsi ludzie, dokąd żyli w takiej bliskości z Bogiem, dokąd byli zanurzeni w tej miłości Pana Boga, dobrze korzystali ze swojej wolności. Ta wolność, jakby można powiedzieć, kierowała ich w ramiona Boga i czyniła ich przez to szczęśliwymi. Zaufali Mu, także jakby pozwolili Jemu dokonywać wyboru. Pozwolili, żeby to On decydował, co jest dobre, co jest dla nich złe i oni za tym szli. W związku z czym mogli doświadczać pełni bezpieczeństwa, które właśnie taka wola Boga dla nich przynosiła. Tak? Ale w pewnym momencie tego bycia w raju nastąpiło spotkanie z wężem, które po raz pierwszy pozwoliło im odkryć, czym ta wolność jest i to, że mogą decydować. Pierwsza przed tym stanęła Ewa, która doświadczając tego pytania węża, czy rzeczywiście Bóg powiedział, uświadomiła sobie, czy to, co mówi Bóg, rzeczywiście jest prawdą, czy to rzeczywiście jest taka miłość, czy to rzeczywiście jest dobro dla mnie, to, co jakby Bóg dla mnie przewiduje i do czego mnie zaprasza, czy co mi ogranicza. Także pierwszy raz jakby Ewa odkryła to, że może wybierać. Że może wybierać to, co mówi do niej Bóg i jemu zaufać, ale ma teraz też drugiego pomocnika, który proponuje jej coś zupełnie innego. I teraz pytanie, czy może nie lepiej jemu zaufać, tak? Stanęła więc przed sytuacją dokonania wyboru, ku czemu skłoni swoje serce, co uzna za prawdę i czym zacznie się kierować w życiu. I to, musimy powiedzieć wprost, nie było proste. Ewa została zaskoczona tymi pytaniami węża i po raz pierwszy w swoim życiu musiała dokonać takiego radykalnego wyboru, jaki na tamten moment przed nią stanął. Do tej pory, ufając Bogu, to On zawsze decydował. Ona się poddawała temu, co On wybierał. Jakby nie musiała podejmować takich dramatycznych wyborów, teraz sama musiała spróbować rozeznać, co jest dobre, co jest złe i zadecydować. Tak? Pierwszym rozwiązaniem, które mogła Ewa wybrać, było po prostu uciec od tej rozmowy. Taka możliwość też była. Gdyby, że tak powiem, zauważyła, że coś z wężem jest nie tak, mogła uciec. Ale jakoś pozwoliła się temu wężowi niestety zagadać, że tak można powiedzieć, zagadać pozwoliła mu. Wiemy, że na początku Ewa jakby staje w obronie Pana Boga. Pierwsze słowa, jakie kieruje do węża, to jest obrona Pana Boga. I ona przytacza słowa, które Bóg do nich powiedział.
Ale już jak słyszymy tą pierwszą jej wypowiedź, możemy tak troszkę spróbować wczuć się, co ona mogła mieć w swoim sercu, to patrząc na to, że pewne detale zmieniła w tym, co mówi, to już można wyczuć, że była poddenerwowana, że była w jakimś napięciu i że było jej trudno. Od samego początku, że było jej trudno. Także może nawet gdzieś tam się zaczęła troszeczkę miotać. I co takiego Ewa zmieniła w tym, co Bóg do nich powiedział? Przede wszystkim Pan Bóg powiedział do nich, że ze wszystkich drzew ogrodu mogą spożywać, tak? A ona do węża mówi, że jedynie z drzew ogrodu mogą spożywać. Gubi to słowo wszystkich, tak? Może się wydawać, że to jest niewiele, ale tak naprawdę to bardzo wiele znaczy to słowo wszystkich, bo w tym słowo wszystkim, wszystkie drzewa, jest jakby ukryta cała hojność Pana Boga. Jego błogosławieństwo dla Adama i Ewy, jego troska o ich życie, tak? I Ewa jakby gubiąc to słowo, jakby troszeczkę zaczyna pomniejszać całą tą dobroć Boga wobec nich, zaczyna gubić to przekonanie o ich miłości. Ale Ewa jeszcze inną rzecz zmienia. Pan Bóg powiedział do nich, że mają nie spożywać owoców z drzewa poznania dobra i zła. A ona mówi, że nie wolno im nawet dotykać tego drzewa, tak? Czyli wyolbrzymia zakaz Pana Boga i to jeszcze bardziej zdradza, że w jej sercu zaczyna się robić poważny bałagan. No i wąż oczywiście to wykorzystuje, żeby jeszcze więcej wątpliwości w niej zasiewać. I zaczyna jej sugerować, że może to, co Pan Bóg powiedział, zaczyna ich ograniczać, że im jakoś utrudnia życie, że ich odgradza od takiej możliwości bycia niezależnym, bo Pan Bóg im coś tutaj zakazuje, tak? Ewa jakby w tym wszystkim zapomina, dlaczego Pan Bóg zakazał im spożywania owoców. Pan Bóg bardzo jasno im pokazuje, jaka będzie konsekwencja takiego wyboru. Mówi wprost, jeżeli zjecie, umrzecie. Oni nie wiedzą, co to znaczy umrzeć. Oni nie wiedzą, co ta konsekwencja w praktyce znaczy, ale ufając mu, wiedzieli, że to jest na pewno coś złego, skoro zakazuje im spożywania owocu, żeby nie musieli doświadczyć tej konsekwencji. Ale tutaj wąż Ewie zaczyna tłumaczyć, że może wcale tak nie będzie. Że może to wcale nie jest taka konsekwencja. Ewa niestety zapomina o tym wytłumaczeniu Pana Boga i to jest wielki jej dramat, że jakby zapomina, że ten wybór spożycia owoców z drzewa poznania dobra i zła będzie miał taką konsekwencję dla nich. Co Ewa jeszcze mogła zrobić? Mnie się wydaje, że jeszcze jedno miała takie dobrą rzecz do zrobienia, z której nie skorzystała. Mogła po prostu zawołać Pana Boga. Mogła w tym momencie Go zawołać, żeby On przy niej był, żeby pomógł jej rozeznać to wszystko, żeby pomógł jej zobaczyć, co jest prawdą w całej tej sytuacji. Ewa nie skorzystała z tego. Może w tych wszystkich emocjach i w tym wszystkim, co się już w niej kotłowało, nie przyszło jej do głowy, że przecież ma kogoś takiego, kogo zawsze o wszystko pytała i teraz też by mogła go o to zapytać. Ale tego niestety nie zrobiła i oczywiście wąż dalej ją wciągał w swoje manewry i w swoje pokrętne myślenie. Także musiała sama stawić czoła temu wszystkiemu. I wąż zaczyna Ewie coraz bardziej pokazywać, że to, co mówi Bóg, jest ograniczeniem dla nich. Ale on jest tym dobrym doradcą, który może jej podpowiedzieć, co powinna zrobić, żeby mogli być niezależni, żeby się mogli cieszyć swobodą, żeby byli nieograniczeni w swoich wyborach i ostatecznie, żeby się stali jak Bóg. Co robi tak naprawdę wąż? Z jednej strony oczywiście zachęca ich do spożycia owocu, ale przede wszystkim to, co on robi, to zniekształca, zafałszowuje obraz Boga, jaki Ewa nosi w swoim sercu. Przypisuje mu złą intencję. Zaczyna ukazywać Pana Boga jako kogoś, kto jest przeciwko nim, kto jest jakby ich rywalem, jako kogoś, z kim muszą walczyć o swoją wolność, komu nie zależy na nich. I to jest, że tak powiem, największe zagrożenie, jakie szatan w tym momencie szatan wprowadza Ewę. Jakby zainfekowuje ją nieufnością. I ten wirus niestety krąży w naszych sercach do dzisiaj. W każdym ludzkim sercu właśnie taki wirus nieufności jest.
i on co i róż się odzywa. Cała ta sytuacja pokazuje nam dramat grzechu, tego czym on jest w rzeczywistości. Nie jest to tylko jakieś przekroczenie przepisów, jakieś złamanie zasad, zerwanie, nie wiem, umowy, ale coś o wiele głębszego. To jest coś, co jakby niszczy naszą relację z Bogiem, nasze patrzenie w prawdzie na Niego, na to, jaki On dla nas jest. Zaczynamy postrzegać Go właśnie jako kogoś wrogiego, kogoś przeciwko nam, kogoś, kto chce nas ograniczać, kto chce nas sobie podporządkować. Jak teraz patrzymy na to, to jest dla nas oczywiste, że to jest wszystko kłamstwem, prawda? Ale w momencie, kiedy się wydarza coś trudnego, kiedy gdzieś nas właśnie szatan z różnych stron atakuje, wtedy to takie oczywiste nie jest. Bardzo łatwo nam jest pozwolić się jemu zwieść i właśnie poddać wątpliwość to, że Pan Bóg jest dla nas dobry, że zawsze nas chce poprowadzić najlepszą drogą, choć w jakimś momencie możemy tego nie widzieć. Patrząc na całą tę sytuację teraz od strony Pana Boga, możemy sobie spróbować wyobrazić, co on musiał przeżywać w tym momencie. Jakim ciosem dla niego było to, co zrobiła Ewa i Adam. Jakim ciosem było to, że przestali mu ufać, że zdecydowali się uwierzyć bardziej wężowi niż jemu. Że całą tą miłość, którą on ich obdarował, można powiedzieć, że w pewien sposób przekreślili. Wiemy z dzienniczka siostry Faustyny troszkę o tym bólu Boga, jaki rodzi nieufność człowieka. To jest numer 50 i numer 1447. Posłuchajcie tych słów. To mówi Jezus do Faustyny. Nieufność dusz rozdziera wnętrzności moje. Pomimo niewyczerpanej miłości mojej nie dowierzają mi. Abyś poznała choć trochę mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która kocha bardzo swoje dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki. Rozważ jej ból. Nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i podobieństwo mojej miłości. Chciałbym was teraz zachęcić do takiego spróbowania zabrania tych wszystkich treści, o których żeśmy sobie mówili, do swojego życia, do takiego rozważenia tego. I jakby pierwszą rzeczą, którą chciałabym wam zaproponować, to jest takie, nazwijmy sobie to pierwsze ćwiczenie, to żebyście spróbowali sobie popatrzeć na obraz Boga, jaki nosicie teraz w swoim sercu. Jakiego Boga postrzegacie w swoim życiu? Jaki On jest? Może ktoś z was może powiedzieć, że tak, Bóg jest dla mnie kimś bliskim, kimś dobrym, kimś troskliwym, delikatnym. To jest wspaniały obraz. Gdyby tak było, to doskonale. Może ktoś z was ma doświadczenie Boga takiego, który mnie słucha, który mnie rozumie, który daje mi oparcie, którego mogę poszukać zawsze jakiegoś rozwiązania w mojej codzienności. Tak, to też będzie wspaniały obraz Pana Boga, bo Bóg rzeczywiście takim jest. Ale może się zdarzyć, że ktoś odkryje, że w swoim sercu widzi Boga jako kogoś, kto jest surowy, kto dużo od Niego wymaga, który może tak trochę z góry patrzy i tak obserwuje, czy on robi dobrze, czy źle, czy tak trochę kontroluje jego życie. To już jest taki obraz trochę wypaczony Pana Boga, tak? Może ktoś ma taki obraz Pana Boga trochę podobny do swojego ojca, alkoholika, którego się boi, którego się wstydzi, przed którym ucieka, nie? Też tak może być, bo my mamy w sobie taką skłonność, że pewne doświadczenia z naszego życia, z naszych relacji najbliższych przenosimy na Pana Boga. Może ktoś z was, doświadczając różnych trudnych sytuacji, błagając Boga, żeby zainterweniował w taki czy inny sposób, doświadczył, że On go nie wysłuchał w tym. I może dla niego Pan Bóg się jawi jako ktoś daleki, ktoś nieobecny, kto jest głuchy na moje wołanie. Popatrzcie dobrze w wasze serca, jaki obraz Pana Boga nosicie. To jest bardzo ważne, żeby to zobaczyć, żeby sobie to nazwać. I żeby Panu Bogu po prostu o tym opowiedzieć. Szczególnie wtedy, kiedy ten obraz jest wypaczony, bo On jest tym jedynym, który może was przekonać, jaki jest naprawdę. On jest tym jedynym, który może ten obraz wam przemienić.
którzy może sprawdzić, że doświadczycie w prawdzie Jego miłości i wtedy już nic i nikt was nie przekona, że jest inaczej. On jeden może was przekonać o tym, jak bardzo was kocha. I to jest takie pierwsze ćwiczenie, które wam chciałam zaproponować. Drugie natomiast dotyczy mojego przeżywania grzechu. Tego w ogóle, jak na grzech patrzę. Czy jestem w ogóle wrażliwa na doświadczenie grzechu w moim życiu. Nie wiem jak wy, ale ja dosyć często spotykam ludzi, którzy mi mówią, że oni grzechu nie mają. Że oni w sumie tak żyją, że grzechu w ich życiu nie ma. Tak? Może tam raz, dwa razy w roku gdzieś idą do spowiedzi, jak to się mówi, od wielkiego dzwonu, ale tak naprawdę nawet nie wiedzą, z czego mają się spowiadać, no bo tak w sumie to wszystko zawsze można wytłumaczyć, usprawiedliwić, że tak trzeba było, że właśnie ktoś mnie tam przymusił albo nie byłem świadomy. No, często się to zdarza, tak? I to jest wielki dramat człowieka, jeżeli jego serce jest takie właśnie niewrażliwe na doświadczenie grzechu. Skąd to się bierze? No właśnie z tego, że sumienie jakby zupełnie stępiało, tak? Bo sumienie jest to taka zdolność w nas, która potrzebuje nieustannego formowania i kształtowania i uwrażliwiania, tak? I żeby tak rzeczywiście pracować nad naszym sumieniem, to raz, trzeba sięgać do Ewangelii, żeby odkrywać ten ideał, jakim mamy żyć, a dwa, troszkę próbować sobie codziennie czy co jakiś czas właśnie tak troszkę skonfrontować nasze życie z tym, co jest w Ewangelii i spróbować sobie jasno nazwać to, gdzie żyję rzeczywiście zgodnie z Ewangelią, a gdzie jest ten mój grzech. Wiem, że nie jest to proste i nie jest to przyjemne, ale jest to bardzo ważny element dla naszego duchowego wzrastania. Oczywiście ważne też jest zobaczenie, jakie grzech we mnie budzi reakcje, co ja tak naprawdę myślę po sytuacji grzechu. Czy myślę o tym, że to tylko jest takie moje, takie przekroczenie prawa. Nie? Coś na przykład, jakbym przeszła na czerwonym świetle, nie? Przez pasy. No, z jednej strony trochę niebezpieczne, ale jak tak się szybciej przebiegnie, nie? To może nikt nie zauważy, może nikt nie zwróci uwagi, może nie będzie problemu. Pójdę sobie dalej w swoją stronę bez żadnych konsekwencji. No, dzieciom moim tego nie będę polecać, no bo dzieciom nie wolno mówić, że wolno na czerwonym świetle przechodzić, ale ja sam sobie to dosyć regularnie, prawda, powtarzam, no bo jaki tam problem z tego? Takie małe przekroczenie przepisów, tak? I ostatecznie się tak spieszę, że w sumie można byłoby to usprawiedliwić, bo zdążyć na czas to jest dosyć ważne, więc może w ogóle nie róbmy problemu, nie? Oczywiście to jest takie pokrętne tłumaczenie, ale my często właśnie w taki sposób myślimy o sytuacji grzechu, że no to takie, no tam jest jakiś przepis, ale to tak można właśnie. Może trzeba, może nie trzeba, może się nic nie stanie, może nie będzie właśnie tak często myślimy, nie? Że to jest taki zakaz, nakaz. Jakby w ogóle nie patrzymy jakby od tej strony, że za grzechem naprawdę się kryje coś znacznie większego. Że Pan Bóg jakby prosząc mnie o coś albo zakazując mi czegoś, tak naprawdę wie, jakie konsekwencje będą z danego czynu i że on, jemu zależy na tym, żebym ja nie musiał, czy mu nie musiała cierpieć, ponosząc te konsekwencje. Dlatego mi czegoś zabrania albo mówi wprost, żebym mam coś robić. Bo chce mnie uchronić przed pewnymi konsekwencjami, których ja mogę nie znać, które są dla mnie czymś nieznanym, nieznanym doświadczeniem, ale po co mam tego próbować, jeżeli to jest niedobre. Tak? Więc jakby spróbujcie też pod tym kątem popatrzeć na swoje rozumienie grzechu, czy właśnie takiego czysto prawnego patrzenia na grzech tylko was nie ma. Ale jakby najważniejsze w tym spojrzeniu na grzech jest to, czy widzę w tym ból zadany Bogu. Pewnie każdy z was ma takie doświadczenie, że w jakiejś bliskiej dla was relacji wydarzyło się coś trudnego, nie wiem, z mężem, z rodzicami, z dzieckiem, jakakolwiek relacja. Wydarzyło się coś trudnego. Zobaczcie, jaką ranę rodzi to w was i jaka rana jest w tej drugiej osobie. To jest taka rana, która nie zgoi się w 5 minut. Ile czasami trzeba rozmawiać, ile czasami trzeba się spotkać, żebyśmy byli sobie w stanie wzajemnie przebaczyć, żebyśmy mogli z powrotem dojść do porozumienia, żebyśmy mogli odbudować tą relację, tą ufność, która była między nami. Ile to jest trudu, żeby to po ludzku odbudować. Czasami to są tygodnie, miesiące takiego rzeczywiście bycia ze sobą, żeby to odbudować. Czy podobnie nie jest w naszej relacji z Bogiem? Od strony Pana Boga oczywiście nie ma żadnego problemu. On od razu
przyjmuje nas z całą miłością i od jego strony nie ma żadnego problemu. Ale od naszej strony czasami trzeba właśnie długiej drogi, żebyśmy byli w stanie po jakiejś trudnej sytuacji dla nas, w której żeśmy go zawiedli na całego, żebyśmy potrafili mu z powrotem zaufać. I może to jest jakaś intuicja, jak mam przeżywać rachunek sumienia, jak mam przeżywać moją spowiedź, jak mam przeżywać moją modlitwę po spowiedzi. Czy to nie powinno być właśnie to, że chcę spróbować odbudować moją relację z Bogiem? Nie tylko, że mu powiem, że zrobiłam to czy tamto źle, ale że chcę spróbować z Nim odbudować moją relację teraz. Że chcę spróbować odbudować nasze wzajemne zaufanie sobie. Tak, to chyba takie dwa zadania. Mam jeszcze trzecie zadanie, ale ono jest takie, że tak powiem, zupełnie z innej bajki. Jest pewna książka, która opowiada o tym, co się wydarzyło w raju. Bardzo piękna książka. Oczywiście jest to pewna fikcja też, bo to jest pewna twórczość, prawda, autora, ale myślę, że jest w tym bardzo dużo intuicji, w których on opowiada właśnie o tym, co się działo w Ewie, o tym, co się działo w Adamie, jak to wszystko wyglądało. Bardzo fajna książka, także zachęcam Was, jeżeli macie ochotę, macie czas, macie możliwość. To jest książka pod tytułem Ewa, Paula Younga. Bardzo, bardzo fajna książka, która może Wam też troszkę pokazać, bo tam jest kilka takich fragmentów, które pokazują przeżycie Boga, który widzi, co się dzieje z Adamem i Ewą, jak się staczają w stronę grzechu. Bardzo, bardzo ładna intuicja tego autora. Kochani, to tyle. Zostawiam Was z tymi treściami. Mam nadzieję, że troszkę, może jakaś z tych intuicji, które tutaj Wam przedstawiłam, Was troszkę zainspiruje do własnych przemyśleń, do modlitwy, do jakiegoś kroku przemiany. To tyle. Dziękuję.